Anna Zalewska, minister edukacji i kandydatka do Europarlamentu, spotkała się w Jeleniej Górze z mieszkańcami regionu. Jak podkreślała, punktem wyjścia w jej działaniach będzie 12-punktowa deklaracja europejska. Będzie ona także dążyć do tego, by Dolny Śląsk otrzymał dodatkowe wsparcie z unijnej kasy. Tutaj w Jeleniej Górze trzeba mówić o wsparciu dodatkowym, dlatego że Dolny Śląsk w następnej perspektywie finansowej będzie miał przekroczoną kwotę PKB na jednego mieszkańca powyżej 75%. To oznacza mniejsze pieniądze i większy wkład, jeżeli chodzi o poszczególne regiony. To boleśnie dotknie okolice Jeleniej Góry i Wałbrzycha. I tutaj bezwzględnie będę chciała zaproponować przemyślany regionalny mechanizm wsparcia. Jeśli wybory zakończą się dla niej pomyślnie, zajmie się ona w Brukseli między innymi edukacją. Będę zajmować się energią odnawialną. To jest moje dodatkowe wykształcenie. Jestem zwolenniczką prosumenckiej energii odnawialnej, to znaczy takiej absolutnie skierowanej do każdego obywatela, który ma zaoszczędzić, zarobić i jeszcze dostać odpowiednie certyfikaty. Najważniejsze cechy kandydatki to siłę, determinację i odpowiedzialność. Na spotkanie z Anną Zalewską przyszło kilkanaście osób, w tym wiceminister edukacji Marzena Machałek i senator Krzysztof Mróz.